Siemanko widzowie, jestem Piotrek i dzisiaj kolejny odcinek serii Strasznej Historii, już chyba odcinek czwarty, więc przechodzimy do odcinka, żeby nie przedłużając, ale jeszcze przedłużę. Zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu i zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, na dole jest czerwony przycisk, kliknijcie go, jak go kliknęście, to dziękuję wam z całego serca. Lecimy do odcinka. XD, dobra, ja lubię czasem się powalić tym mikrofonem, ale już mam historię. Więc mogę wam ją przeczytać. Leżeliśmy napchani chlebem tostowym z Tesco, grillowaną kiełbasą z promocji, zalaną ketchupem firmy, o której nigdy wcześniej nie słyszałem. Balkon akademika był spory, mieściły się na nim swobodne trzy leżaki, grill i mała turystyczna lodówka. Na tyle głośno usłyszałem łysego, który klimał na leżaku obok. Co jest, co jest? Zaczął mamrotać nieprzytomnie. W ciągu ostatnich 2 godzin wlał sobie parę piw. Sesję zdałeś, przekleństwo, huknął mu nad tym uchem Kazek, który właśnie kończył kręcić kolejnego jointa. No to właśnie wiecie co i nie będę tego mówił, bo to jest bardzo zła rzecz i wam tego nie polecam. Kazek był typem kolesia, który ubiera się bardzo prosto, ewentualnie z nutką, niby na 100%, nie wiem co to ma być, z dokładką bazarowych, przekleństwo, Nike'ów, nie wiem jak to czytać, białych, frotowych skarpet Adidasa i czapek z liściem marihuany, o Jezu. Ktoś, kto naprawdę lubi czasami se popisać z tymi rzeczami. Prawinny ziomeczek, próbujący w akademickim pokoju nagrać nielegala. Boże, co to ma być? A tak zdałem. Uśmiechnął się szeroko łysy i sięgnął po ostatnie piwo. Tak się bawi, ziewnął Poli Buda. Dokończyliśmy chórem. Jest tam coś? Spojrzałem w stronę grilla pusto. Tylko przepalony tłuszcz skwierciał na ruszcie. Nasza popijawa z grillem powoli dogorywała. Wchodziliśmy w ten stan, kiedy już przejedzony i opity zaczyna zastanawiać się, czy spać dalej na leżaku, czy może wrócić do pokoju. W dodatku słońce powoli chowało się za horyzont, a od pojawienia się komaru dzieliła nas góra godzina. To ja będę się zbierał, mruknął po kilku minutach. Chciało mi się spać. No mam włączony, już myślałem. Chciało mi się spać. W głowie lekko szmiało od Tatry w promocji. 1,99 plus kaucja w ilości sztuk 5. Mówisz, że wódka? Zarechotał łysy. Przekonałeś mnie! Jezu! Kazek odwrócił czapkę daszkiem do tyłu. Generalnie zajmował ją na zajęcia albo jak kładł się do łóżka. Na grubych imprezach po prostu przekręcał daszek tak, żeby nie pogiąć go tak przybije gwoździa. Był to swoisty znak tego, że popijała chyba jeszcze się nie skończy. Wręcz przeciwnie. Westchnąłem. O Jezu. Do sklepów. Właśnie. Prawie to powiedziałem, bo czasem to tak się myli, ale to jest przekleństwo. Do sklepów daleko. Starałem się oponować, ale kazał mi siedzieć cicho. U Kazia flakomik widziałem na półce. Rzucimy się, co Kaziu będzie? Kazik przez chwilę zastanawiał się, jakby nie wiedząc, o czym mówi nasz kumpel. Wódka? Zaświtało mu nagle. Ta wyborowa? Boże, jak ja czytam. Łysy skwapliwie przytaknął. 0,7. Zgłoś się. Borewicz wyborowy. W temperaturze pokojowej, acz gotów do rychłego schłodzenia. Kazek pokręcił głową. Nie, tego nie będziemy pić. Powiedział stanowczo. Przekleństwo.
Łysy popatrzył na niego zdziwiony. Wyglądał komicznie ze swoimi kaprawymi ślepkami, łysą głową i kapciatymi uszami. Trochę jak jakaś postać z gier wideo. No ale rzuci mi się, co nie Pawełku? Kiwnąłem głową. Także wiesz, Kazek, nic na krzywy ryj, Boże. Ile mam? 5 minut jeszcze. Kazek zmieszał się lekko. Nie, nie, nie o to chodzi. Po prostu z tą budą jest coś nie tak. Boże, XD. Teraz obydwaj z Betonem musieliśmy wyglądać jak idioci. Tak kupię zaskoczenia, zarechotałem w końcu przerwając ciszę. Łysy też zarżał, ale złapał go atak czczkawki. Nie, nie. Boże, dobra, już nie będę udawał pajaca. Po prostu pić jej nie chcę, a wyrzucić tak trochę głupio. Zaczął plątać się Kazek. Wiecie, dwie dyszki, taka flaszka, w dodatku weselna. Dobra, powiesz w końcu przekleństwo ci chodzi. Łysy powoli tracił cierpliwość. Tak, ale nie śmiejecie się, okej? Okay? Ty, Pawciu, też, bo masz nie rechotać pod nosem, bo to gruba sprawa jest. Serio mówię. Podniósł głos, kiedy zobaczył, jak zaczynam szczerzyć zęby w uśmiechu. Ta wódka jest nawiedzona, powiedział w końcu. Albo przeklęta. Ryknęliśmy śmiechem się tak bardzo, że łysemu się ulało. Przekleństwo. Sorry. Wytarł brodę papierowym ręcznikiem. Przekleństwo. Zaczął znowu dusić się od tłumionego śmiechu. Kaziu, nie jaraj tyle, bo ci mózg uszami popłynie. Boże, co to było. Albo kuszka odpadnie, dodałem, trzymając się za brzuch. Byście zobaczyć zdegustowaną minę Kazimierza. Mówię serio. Tego jeszcze przekleństwo nie grali. Pokręciłem głową. Nawiedzona wódka? Nawiedzone lalki, to słyszałem. Nawet taki film był. Nawiedzony telewizor też, czy coś chyba na rzeczy. Nawet buty, skrzypce. A z całym szacuneczkiem do ciebie, Kaziu, nawiedzona flaszka? Jezu. Kątem oka dostrzegłem, jak łysy zaciska zęby na wardze i zaczyna płakać ze śmiechu. Bałem się, że od jego wielkim cielskiem zaraz zerwie się leżak. Ile zostało? Już 8 minuta. Żyjcie dalej, idioci. Śmiejcie się. Na weselu dostałem. Byłem z taką jedną panną na pierwszym roku. W konkursie jakimś wygrałem. Wiecie, kto głośnie zaszczeka czy coś. Łysy złożył się w pół. Czułem, że od rechotu w moim żołądku kiełbasa, chleb i piwo zaczynałem tańczyć Ganga Style. Dobra, nie będę już udawał. No i jak ten konkurs był, to panna młoda się poślizgnęła i nogę skręciła. Z tą wódką w ręce. Aż jej wypadła, ale złapałem. Potem tą teść do szpitala zawiózł, ale wypadek mieli. Ona cała teść do piachu. Trochę spoważniejśmy. Łysy tylko rechotał. Dobra, słuchajcie. Niestety chyba nie wiem, czy to będzie. Nie wiem, czy kiedyś to będzie następna część. Jeśli wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, na dole jest czerwony przycisk. Jeśli go kliknęliście, dziękuję wam z całego serca. Cześć.